w kontrwywiadzie RMF Beata Szydło. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Wiceprezes i kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera, to drugie wciąż niezmienne. Witam, witam, niezmienne. Niezmienne. Czy pani jako szefowa rządu w takim razie będzie respektować postanowienia szczytów europejskich? W tej chwili odpowiedzialność, mówiłam, o co pan redaktor chce zapytać. Rozmawiamy o tym szczycie, który najważniejszy i najbardziej nas interesuje w ostatnich dniach, czyli to, co wydarzyło się przedwczoraj, czyli pytam o to postanowienie 7 tysięcy uchodźców do Polski. Uważam, że to jest polski rząd popełnił błąd z dwóch powodów. Po pierwsze, wyłamaliśmy się z solidarności państw do regionu. Stanęliśmy przeciwko naszym sąsiadom, czyli przeciwko Słowacji, Czechom, Węgrom, ale też pamiętajmy, że przeciw byli Rumuni, wstrzymali się Finowie, więc to nie jest tak, że wszyscy mówili jednym głosem. A po drugie, Polska nie jest przygotowana na przyjęcie uchodźców, a przynajmniej my Polacy nic o tym nie wiemy, bo pani premier ciągle nam o tym nie chce powiedzieć, w jaki sposób to chce rozwiązać. W pierwszym i drugim aspekcie tego błędu za chwilę, tylko pytanie jest takie, czy jeśli jest to błąd, to pani ten błąd będzie respektować i będzie postanowienia szczytu respektować i powie tak, 7 tysięcy uchodźców to jest liczba, którą Polska jest w stanie przyjąć i ja jako premier tę liczbę przyjmę. Panie redaktorze, rozmawiamy o sytuacji bardzo hipotetycznej. Nie, no nie jest to hipotetyczna, bo już jest postanowienia szczytów są na stole. Ale tym hipotetyczne jest to, że ja będę miała być odpowiedzialna za prowadzenie z polskich spraw, czyli tworzenie rządu. Bo o tym zadecydują Polacy, jest w tej chwili kampania wyborcza. Oczywiście, to wszystko wiemy, tylko że za 31 dni będziemy to już wiedzieli, zapewne ma pani w głowie. Więc wtedy, jeżeli będzie decyzja Polaków taka, że Prawo i Sprawiedliwość będzie brało odpowiedzialność za Polskę, możemy wrócić do tej rozmowy. Dzisiaj odpowiedzialność za sprawy Polski bierze Ewa Kopacz i jej rząd. Ale czy to jest dziwne, że przyszły premier, ewentualny przyszły premier, czy kandydat głównej partii opozycji prowadzącej w sondażach na premiera zadeklaruje, co zamierza z tym zrobić? Ja mogę powiedzieć w tej chwili tak, że dla mnie nadrzędną sprawą jest bezpieczeństwo polskich obywateli i uważam, że nie jesteśmy w tej chwili przygotowani do takich rozstrzygnięć, na jakie zdecydowała się Ewa Kopacz i popełniła błąd. Czy w takim razie sprowadzenie do Polski 7 tysięcy uchodźców bezpieczeństwo Polski naraża na szwank? Nasze stanowisko było jasne i wyrażone zostało w debacie sejmowej przez pana prezesa premiera Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział tak, pomagajmy, trzeba pomagać tym ludziom, pomoc humanitarna jest niezbędna, nie ulega to żadnej wątpliwości. Natomiast godzimy się w tej chwili na rozwiązanie, które nie są dla Polski korzystne, nie są korzystne dla polskich obywateli i do tego wszystkiego nie jesteśmy jeszcze do tego przygotowani. Ale czy premier Szydło, jeśli Beata Szydło będzie premierem, jest gotowa jak premier Słowacji powiedzieć, to jest dyktat większości, Polska nie będzie gotowa i nie jest gotowa i nie będzie tego dyktatu wypełniać. Pięknie zabrzmiało premier Szydło, ale jeszcze raz powiem, tak, to jest dopiero hipoteza. Powinniśmy budować solidarność naszego regionu, tutaj, regionu naszych sąsiadów. Mieliśmy pani szansę Pani nie odpowiada na moje pytanie. Chyba mam od przyszłego premiera prawo oczekiwać odpowiedzi na kluczowe dzisiaj pytanie. Staram się i wydaje mi się, że mówię dość jasno, że dzisiaj wszystkie narzędzia są w ręku Ewy Kopacz, to ona bierze odpowiedzialność. Ja wiem, że to jest jeszcze 31 dni. Będzie wszystko w pani ręku. Być może, ale w tej chwili chciałabym, żeby polski premier, który rządzi w tej chwili w Polsce, stoi na czele polskiego rządu, żeby stanął przed Polakami i powiedział, na co się pani Ewa Kopacz zgodziła. No, bo nawet słuchając, to jest wszystko powiedziane. 5082 uchodźców plus 2000. W tej chwili przecież jasno słyszeliśmy też jej wypowiedź puszczoną u państwa w radio, że powiedziała, że ostatecznie to ona po rozmowie z ministrem finansów i tak dalej, i tak dalej. O pieniądzach, które przeznaczymy na pomoc dla obozów uchodźców. Dobrze, no więc właśnie to jest też istotne. Ale to chodzi o obozy uchodźców w Turcji, Jordanii, Syrii. W jaki sposób ci ludzie tutaj będą przez nas przyjęci? Jakie są dla nich propozycje? Gdzie oni się znajdą? W jaki sposób ten proces będzie się w ogóle odbywał? Krótko mówiąc, dzisiaj Beata Szydło nie jest w stanie zadeklarować, czy będzie respektować ustalenia szczytów europejskich. Dzisiaj Beata Szydło jest w stanie powiedzieć to, co mówi od początku dyskusji na temat uchodźców. Nic nowego do powiedzenia w tej sprawie nie ma. Nadrzędną sprawą jest bezpieczeństwo Polaków. Naprawdę nadrzędną sprawą jest bezpieczeństwo Polaków. Mówi pani, zachowania Polski wobec Czech, Słowacji i Węgier to skandal. Tak, to skandal. A jak by pani nazwała podpisywanie umów z Putinem w szczycie konfliktu ukraińskiego? Panie redaktorze, Unia Europejska mówi o solidarności. Mówi się bardzo dużo o solidarności. I teraz przy okazji spraw związanych z uchodźcami nawołuje się do tego, żebyśmy byli solidarni w ramach Unii Europejskiej. A jednocześnie poza plecami Polski
silne państwa europejskie dogadują się i na przykład podejmują decyzję o budowie Polski, Orban, gazociągu Nord Stream. Tak, i oczywiście Polska dzisiaj, przyjmując uchodźców, będzie miała argument, my się zachowujemy solidarnie, a wy się zachowujecie niesolidarnie. Nie ma dla mnie żadnej wątpliwości, że jeżeli chcemy, żeby nasza pozycja w Unii Europejskiej była silna, musimy to robić razem z naszymi sąsiadami. Pani... Być może te relacje w tej chwili nie są najlepsze. Trzeba sobie zadać pytanie, czy przez ostatnie 8 lat była ze strony Polski również wola, żeby te relacje były dobre, żebyśmy wspólnie tutaj podejmowali pewne inicjatywy. Trzeba od czegoś zacząć. Pani prezes, natomiast, ale pamięta pani Orbana i Putina w Budapeszcie? Pamięta pani Zemana w Moskwie? Pamięta pani Fico, który powiedział, że nie przyjmie was NATO na terenie Słowacji? Pamiętam doskonale. I to jest solidarne zachowanie wobec Polski, wobec Ukrainy? I to jest takie zachowanie, które pokazuje, że każdy dba o własny interes. Ja się z tym nie zgadzam. Państwo nie mają wiecznych przyjaciół, państwo mają tylko wieczne interesy. Ale zaraz, chwileczkę. W poniedziałek jeszcze pani Ewa Kopacz deklarowała, że idziemy razem. Tak, i zmieniliśmy sojuszników. We wtorek naszymi sojusznikami zostali Niemcy i Francuzi, jak się okazało. Po prostu bez słowa zmieniliśmy naszych sojuszników? Nie zmieniliśmy naszych sojuszników. To jest gra europejska. No tak się gra w Unii Europejskiej. Ulegliśmy dyktatowi tych państw, które mają więcej argumentów w ręku i po prostu Polska pojechała na ten szczyt nieprzygotowania i nie postawiła własnych propozycji. Tak, słabi zawsze przegrywają. Ostatnie pytanie. Słabi zawsze przegrywają i niestaty w tej chwili przegraliśmy. W kwestii uchodźców. Beata Szydło nie przyjęłaby w Polsce ani jednego uchodźcy? Przecież mówimy od początku, że pomoc dla tych ludzi jest konieczna. Pomoc humanitarna. Trzeba pomagać tym ludziom, których życie jest zagrożone. No tak, ale oni są już dzisiaj w Europie. Oni są już dzisiaj w obozach. We Włoszech, w Grecji trzeba zdecydować, co z nimi zrobić. Zlekceważyła ten problem, zlekceważyła ten temat przez wiele, wiele lat. Pani prezes, i nagle ale to dzisiaj nie jest odpowiedź na moje pytanie. Nagle dzisiaj próbuje się doprowadzić do takiej sytuacji, żeby stworzyć wrażenie, że to wszyscy mamy mieć, nie tylko, że wyrzuty sumienia, ale też mamy podejmować nieprzygotowani działania, które nie będą które rozwiążą problem. Ale 120 tysięcy ludzi na Węgrzech, w Grecji, we Włoszech. Trzeba coś z nimi zrobić. Tych ludzi będzie niedługo... Przyjąć ich w Polsce czy nie? Niedługo będzie ich dużo więcej. I to jest pytanie, czy przyjąć ich w Polsce czy nie? Niedługo będzie dużo więcej, dlatego że takie rozwiązanie, jak dzisiaj proponuje Europa, to jest rozwiązanie problemu dzisiejszego. Natomiast wiemy też doskonale, że przecież ci uchodźcy mają być rozlokowani w roku przyszłym. Więc o co chodzi? W jaki sposób my rozwiążemy problem tych uchodźców, którzy dzisiaj potrzebują pomocy? No ale to są właśnie ci uchodźcy. Oni potrzebują pomocy i deklarujemy, że ich przyjmiemy, jak się przygotujemy w przyszłym roku. To nie są skuteczne rozwiązania. A czy rozumie pani, dlaczego prezydent tak późno włączył się do tej akcji związanej z uchodźcami? Bo nagle wczoraj zechciał spotkać się z szefową MSW, kiedy właściwie już było po decyzjach. Pan prezydent Andrzej Duda, mam wrażenie, chciał pozostawić tutaj takie pole działania dla rządu i nie narażając się na zarzut, że próbuje właśnie burzyć jakiś porządek, bo na pewno taka retoryka ze strony Ewy Kopacz i jej obozu politycznego natychmiast by się pojawiła. Dlatego, że pani premier Kopacz nie ma woli rozwiązywania problemów, tylko ma w tej chwili, jest tak zaangażowana i zaangażowała rząd w kampanię wyborczą, że tylko i wyłącznie interesuje ją spór polityczny. W związku z tym Andrzej Duda wyczekał do tego momentu, kiedy dzisiaj może i zaprosił panią minister Piotrowską po to, żeby dowiedzieć się, jakie są rzeczywiście ustalenia. I na koniec naszej rozmowy. Ma już pani w głowie skład ewentualnego swojego rządu? Na razie mam w głowie plan kampanii, którą muszę zrealizować do końca. Czy pani myśli o tym, co jeszcze przez najbliższe 30 parę dni, a nie o tym, co dalej? Przed nami naprawdę jest dużo ciężkiej pracy i jeszcze nic nie jest przesądzone. Wygramy, wtedy będę ogłaszać rząd. To nie pytam o nazwiska, pytam o zasadę. Czy jeśli pani i Prawo i Sprawiedliwość będzie formowało ten rząd, to będzie autorski rząd Beaty Szydło, czy to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości partyjny z podpowiedziami prezesa? To będzie bardzo dobry rząd, który będzie realizował bardzo dobry program. Składający się z wybrańców Beaty Szydło, czy z wybrańców Prawa i Sprawiedliwości? Składający się z kompetentnych ludzi, z ekspertów, ludzi, którzy nie będą się podejmować decyzji i nie będą oddawali pola również na arenie międzynarodowej, tak jak to w tej chwili robi rząd Ewy Kopacz. A ma już pani tych ludzi? Mamy zaplecze, mamy program, jesteśmy przygotowani. Mamy czy mam ja, Beata Szydło? My jesteśmy drużyną. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, jesteśmy drużyną. Nikt sam niczego nie zrobił, panie redaktorze. Nawet pan prezydent Andrzej Duda został prezydentem dzięki temu, że pracowało mnóstwo ludzi i była drużyna. Beata Szydło, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.